Dzień dobry. Sporo ostatnio na kanale pojawiało się kiszonek, a dziś przygotuję sobie typowo polskie kimchi. Kapustę pekińską, którą wcześniej pokroiłem i zasypałem solą, teraz odleję z niej wodę. W tradycyjnym przepisie do kimchi występuje imbir. Ja zamiast imbiru zastosuję chrzan. Chrzan, który dzisiaj rano specjalnie wykopałem. Zostawiłem sobie te świeże przyrosty. To jest końcówki liści i nowe liście młode, które również do kimchi użyję. Użyję miodu spadziowo-nektarowego, użyję oleju sezamowego i sosu rybnego. Dodatkowo cebulę dymkę, świeżutką również dzisiaj rano wykopaną w ogródku, czosnek i startą marchewkę. A w zasadzie nie startą, tylko zeskrobaną w takie piórka. Zamiast rzepy użyję jabłka. Jabłko sobie najpierw skroję razem ze skórą w słupki. Po to, żeby dodać trochę słodyczy, po to, żeby bakterie kwasu mlekowego też miały co zjeść. Lądują kawałki jabłka w misce z kapustą pekińską. Chrzan wykorzystam w inny sposób niż stosuje się imbir w tradycyjnym przepisie do kimchi. Użyję go w postaci takich startych pasków, podobnie jak jest starta marchewka. Po to, żeby zaostrzyć nieco potrawę i również po to, żeby chrzan, żeby można było chrzan również zjeść osobno. Mój chrzan rośnie na działce prawie dziko, więc jest trochę popodgryzany przez różne zwierzęta i owady. Na szczęście nie muszę się zbyt długo męczyć z tym, bo nie będę go dodawał zbyt wiele. Co teraz? Teraz te wszystkie młode liście również wrzucam. Oczywiście ta końcówka jest już wcześniej dobrze umyta i wypłukana. Bardzo fajnie pachnie ten świeży chrzan. Jeżeli będziecie mieli okazję taki chrzan dodać sobie do tej potrawy, zamiast takiego lekko podsuszonego już kupionego w sklepie, to polecam. Wybrać je nawet ze szpadlem na jakieś nieużytki tam, gdzie chrzan najchętniej rośnie. No i tam go po prostu wykopać. Dymka. No i dymka również trafia do gara. Używam też korzonków z dymki, to znaczy te świeże korzonki odkrawam, wyrzucam tylko część, której nie da się domyć, i samą cebulkę również wrzucam do miski. Mam tutaj trzy kolory cebuli, to znaczy cebulę białą, cebulę żółtą, tą najbardziej popularną, i cebulę czerwoną. Pocięta w takie paski zwykłą obieraczką do jarzyn marchewka. Wrzucam ją do miski. Co teraz? Teraz powinienem przygotować sobie sos. A w zasadzie mógłbym go przygotować sobie dużo wcześniej i nie musiałbym się teraz męczyć. W sosie jest papryka chili, papryka pepperoni i słodka papryka. Wciskam tutaj kilka ząbków drobnego czosnku. My lubimy czosnkowe potrawy, to znaczy potrawy z dużą ilością czosnku w nich. Więc tego czosnku też trochę muszę tutaj powrzucać, żeby mi nikt później nie marudził, że
Dlaczego jest go za tak mało? Tak. Co teraz? Po dodaniu czosnku dwie łyżki sosu rybnego, takiego, który jest najbardziej popularny u nas i można go dostać prawie w każdym większym sklepie samoobsługowym. I łyżkę oleju sezamowego. Ja mam akurat surowy. Przynajmniej tak jest napisane na butelce. Olej sezamowy surowy. Jedna łyżka stołowa takiego oleju trafia do tej pasty, którą za chwilę będę ucierał. Dodam tutaj również łyżkę i to kolejny z dodatków niestandardowych w kimchi, ale za to będzie standardowy w polskim kimchi, czyli dodatek miodu spadziowego, a w zasadzie spadziowo-nektarowego. Strasznie pracochłonna jest ta potrawa. Wydawać by się mogło, że jest banalnie prosta, ale jest strasznie dużo roboty tutaj. No i to wszystko teraz mieszamy i ucieramy na pastę właśnie. Którą za chwilę będę wcierał w te warzywa, które są w misce. Również dlatego, że używam ostrej, czy bardzo ostrej papryki, mam założone rękawiczki, żeby nie zabarwić sobie dłoni na czerwono i żeby nie zatrzeć sobie później oczu albo nosa, bo mogłoby się zdarzyć, że skończyłoby się bardzo nieprzyjemnie to dla mnie. Pasta wygląda tak. Oczywiście trochę wody z tej kapusty, którą odciskałem, na pewno zostało odrobina w misce. Dlatego ja akurat nie dodaję wody do, no jak kiedy ucieram tą pastę. Po dokładnym wymieszaniu te warzywa trafią do słoika na 3 do 5 dni. Wtedy już, w zależności od temperatury, w jakiej będą przebywać, będą nadawały się już do spożycia. To znaczy bakterie już przerobią zawarty tutaj cukier, zakwaszą całość i spowodują, że te smaki się połączą. Po około 3 do 5 dni przebywania tego zestawu w słoiku, kiedy już bakterie kwasu mlekowego zrobią, co będą miały zrobić, ta surówka jest już gotowa do zjedzenia. Chociaż już w tej chwili pachnie świetnie, to później będzie pachniała jeszcze lepiej. Pozdrawiam, do następnego razu. Cześć.